imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Żaden sługa nie może dwom Panom służyć. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Kochani w Chrystusie, bracia i siostry, Pan Jezus najwyraźniej domaga się od nas radykalizmu, postaw radykalnych, przejrzystych, jednoznacznych, zdecydowanych, albo służysz Panu Bogu, albo służysz Mamonie. Nie ma niczego pośrodku. To też zastanówmy się dzisiaj, czego powinniśmy unikać, jak ognia piekielnego, aby nie służyć Mamonie, tylko wiernie służyć Panu Bogu. Pierwszym motywem zdrady, dlaczego człowiek służy Mamonie, a nie Panu Bogu, jest, co się nasuwa samo przez się, chciwość. Powodowany chciwością człowiek, chociaż nie jest to praca konieczna, na przykład, ale po to, żeby pomnożyć zyski, żeby więcej zarobić, więcej zgarnąć, całą niedzielę pracuje i gotów jest wzgardzić najświętszą ofiarą naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie przyjdzie do kościoła, bo woli więcej zarobić. I tutaj motywem zdrady jest chciwość. Podobnie jak w przypadku zaniechania dzieł miłosierdzia. Mógłby człowiek i powinien wręcz komuś pomóc, nie czyni tego, powodowany chciwością. Bo chce mieć jeszcze więcej, a tak mógłby coś stracić, grosz wydać, albo czas poświęcić, który może wykorzystać na mnożenie zysku. A przecież z czynów miłosierdzia będziemy sądzeni na sądzie ostatecznym, jak to Chrystus Pan zapowiedział. Ale nie tylko chciwość jest motywem służenia Mamonie. Kto wie, czy niepopularniejszym wręcz motywem jest strach. Obezwładniający, paraliżujący powszechnie strach. Obawa przed tym, że się postąpi niezgodnie z oczekiwaniami, z jakąś poprawnością polityczną, którą nam się narzuca. A co inni powiedzą, a jak zareagują. I tu mam najlepszy dowód, że tak jest. W ostatnich dniach, kiedy wokół odgrzanego sprzed roku mojego kazania tam nastąpiła jakaś nagonka, taka nikczemna lewackich środowisk na moją osobę, spotkałem się z wieloma wyrazami solidarności. Oj, niezliczone komentarze na YouTubie, na Facebooku, już w setki chyba idące, i tak samo ludzie na ulicy zaczepiają, zatrzymują i wyrażają solidarność ze mną. Prawie 100% komentarzy czy wypowiedzi jest solidarnych ze mną. I często pojawia się taka wypowiedź. Ksiądz mówi to, co wszyscy myślą, a nikt nie ma odwagi powiedzieć. No, może nie wszyscy, może nie nikt, to jest pewne uogólnienie. Niemniej jest w tym dużo na rzeczy. I jest to bardzo niepokojące. Bo tam, gdzie powinniśmy mówić prawdę, nie wolno milczeć. Owszem, gdyby tobie nie smakowało jakieś ciasto czy obiad na proszonym przyjęciu, no to lepiej darować sobie tę prawdę, żeby nie sprawić przykrości pani domu. Ale jeżeli chodzi o nasze być albo nie być, o tożsamość, o istnienie chrześcijańskiej Europy. Jeśli trwa inwazja islamska na chrześcijańską Europę i się obawiasz tego i boisz się o swoich bliskich, o swoją ojczyznę, o swój naród, czyli o to wszystko, co tobie Pan Bóg powierzył jako szczególne zadanie miłości, jako twoje własne,
a nie masz odwagi tego powiedzieć, to znaczy, że już służysz mamonie, a nie Panu Bogu. Boisz się, co cię spotka. Że się narazisz, że coś tobie zostanie odebrane. A nam, jako wyznawcom Chrystusa, nie wolno żyć w takiej bojaźni. My mamy być przejrzyści i jednoznaczni. I tam, gdzie trzeba, odważnie głosić prawdę. Choćby to się temu czy owemu nie podobało. Chociaż spotkają nas z tego powodu jakieś przykre konsekwencje. Jakieś ataki lewackie, albo nawet cios ze strony, z której najmniej byśmy oczekiwali. Wszystko jedno. Ty masz być wierny i głosić prawdę. Wypada to dzisiejsze kazanie zakończyć końcówką poematu Pan Cogito Zbigniewa Herberta. Bądź wierny, idź w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.